Do czwartego ołtarza. Najświętszy sakrament poniesie biskup polowy wojsk. Ksiądz Staszak odprawił w 1945 roku dla żołnierzy amerykańskich wyzwolicieli obozu. Na czwartym ołtarzu na placu Piłsudskiego, tak jak co roku, kończymy tegoroczną procesję Bożego Ciała w stolicy. Przy każdym z ołtarzy towarzyszyły nam słowa niejako nadrzędne w stosunku do całej procesji. Idźcie i głoście. Widzieliśmy je napisane na każdym z czterech ołtarzy. To skrót Chrystusowego posłania. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, które Chrystus zostawił Kościołowi przed swoim wniebowstąpieniem. I dodał: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Eucharystia jest najpełniejszym spełnieniem tej obietnicy Chrystusa. Chrystus jest z nami. Idąc w procesji eucharystycznej ulicami naszego miasta,
wyznajemy publicznie wiarę w tę obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jezus rzeczywiście jest w Eucharystii, Bogiem z nami, Emanuelem. Procesja więc nie jest tylko już drogą do Pana. Ona jest drogą z Panem. Procesja staje się częścią dzisiejszego eucharystycznego święta. Człowiek tylko wtedy odnajduje drogę życia, kiedy pozwala się prowadzić temu, który jest dla nas chlebem i ciałem. Ewangelie czytane przy ołtarzach pomagają nam zrozumieć istotę kultu Eucharystii. Wręcz pomagają zrozumieć istotę chrześcijaństwa, której to istoty nie można zamknąć tylko do oderwanej od życia pobożności. Do tej istoty należy posłanie, misja, ewangelizacja, świadectwo. Do tej istoty należy życie chrześcijańskie w duchu Ewangelii i udział w przemianie świata, w rodzinie, w pracy, w życiu społecznym. Przemiany świata zawsze rozpoczynanej od siebie. To dlatego w procesji wchodzimy w środek codziennego życia człowieka i w środek ludzkich problemów. Mocnym symbolem tej obecności w środku ludzkich spraw są tegoroczne ołtarze zrobione z tłem różnych monstrancji używanych przez wieki w Kościele, w Polsce i także w procesjach na Boże Ciało. Przecież nie chodzi tutaj o promowanie sztuki sakralnej, ale o pokazywanie, jak Chrystus w Eucharystii towarzyszy Kościołowi w czasach dawnych. Uwidacznia to monstracja gotycka i barokowa, ale też jak towarzyszy ludziom w ich codziennych, trudnych sytuacjach, jak chociażby kapłanom w obozie koncentracyjnym w Dachau. To jest monstrancja tego ołtarza, zrobiona przez kapłanów i zrobiona w tym obozie. Aż po czasy współczesne, do nowej, nowoczesnej monstrancji papieża Franciszka, której używał kilka tygodni temu w Fatimie w czasie stulecia objawień fatimskich. Bracia i siostry, nie przez przypadek słyszymy dzisiaj podczas procesji Ewangelię o rozmnożeniu chleba. Odczytujemy ją nie tylko jako zapowiedź Eucharystii, ale konkretne zaproszenie do dzielenia się chlebem z tymi, którzy go nie mają, bądź mają go znacząco mniej niż my. Chleb, tak jak to rozumiał patron roku obecnego, święty brat Albert, kiedy mówił: trzeba być dobrym jak chleb, jest symbolem tego, co mamy do zrobienia jako uczniowie Chrystusa. On, święty brat Albert, zresztą podobnie jak inni, matka Teresa z Kalkuty, nie zaczynali od ewangelizacji i praktyk pobożnych swojej działalności. Zaczynali od przygarniania ludzi z ulicy, oddania im chleba, schronienia, dachu nad głową, szukania dróg powrotu do społeczeństwa, pracy. To była skuteczna droga przywracania godności, ale także droga skutecznej ewangelizacji. Słowa Chrystusa: bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie, są dla nas, chrześcijan, obowiązującym drogowskazem. Bo wszystko, co czynimy jednemu z najmniejszych, czynimy Chrystusowi. On idzie z nami tak, jak z uczniami do Emaus. Czasem o tym wiemy, czasem go nie rozpoznajemy, a on ma twarz żony, męża,
przyjaciela, kolegi z pracy, ale on ma twarz bardzo często dzisiaj człowieka bezdomnego, uchodźcy, odrzuconego, człowieka potrzebującego naszej pomocy. Przed chwilą słyszeliśmy przy tym ołtarzu modlitwę i wołanie Jezusa, aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał, mówi Jezus. To też jest misja, z jaką Bóg nas posyła dziś na ulice miast. Procesja do Pana, procesja z Panem jest równocześnie procesją ku sobie nawzajem. Aby w takiej procesji ku sobie nawzajem uczestniczyć szczerze, potrzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie ludzkie blokady, brak miłości, a czasem nienawiść i zawsze iść za Nim i zawsze iść z Nim. Niewątpliwie jeden z największych teologów XX wieku, niemiecki jezuita Karol Rahner, ponad 40 lat temu napisał o procesji Bożego Ciała słowa mądre, teologiczne i ciągle aktualne. Pozwólcie, że przytoczę niektóre z nich. Poprzez procesję Bożego Ciała mówimy sobie, że jesteśmy pielgrzymami, którzy nie mają tutaj miejsca trwałego. Procesja jest świętym ruchem ludzi, rzeczywiście ze sobą związanych, łagodną falą spokoju i majestatu, pochodem skornie złożonymi dłońmi, a nie gorzko zaciśniętymi pięściami. Pochodem, który nikomu nie zagraża, nikogo nie wyklucza, błogosławi nawet tym, co stoją zdziwieni i patrzą, niczego nie pojmując. Jest to ruch, co niesie ze sobą wszystko, co święte i wieczne, który ma w sobie pokój i jedność, a idzie z nami Pan dziejów. Moi drodzy bracia i siostry, to są słowa tak, jakby były napisane wczoraj, a są napisane ponad 40 lat temu. Warszawo, jesteśmy tu na placu Piłsudskiego wokół Pana i Zbawiciela. Jesteśmy Kościołem, który jest z wszystkimi i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Chcemy być Kościołem dla wszystkich jeszcze bardziej, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności bądź niebezpieczeństwa podziałów czy wykluczania. Wtedy wołajmy: Ojcze Święty, spraw, abyśmy byli jedno tak, jak Ty jesteś jedno z Synem i Duchem w Trójcy Świętej. Aby świat uwierzył, żeś Ty nas posłał. Chodź, chodź!